to jest bardzo ciekawy temat. Tak? Akurat zdjęcie, które jest tutaj pokazane, jest zrobione w lesie prywatnym. Tak? Kondycja lasów urbanych jest bardzo różna. Część z nich przypomina rezerwaty ścisłe, tak? A część jest dość mocno przerąbana. Ale tak w ogóle ze opracowań robionych przez służby urządzania lasu wynika jasno, że poziom użytkowania w lasach prywatnych jest w tej chwili niższy niż w lasach państwowych. Jakkolwiek by tego nie liczyć, tak? Jest to wyraźna różnica. Duża część właścicieli albo w ogóle się nie interesuje swoimi lasami, tak? Albo ma inne rzeczy na głowie, albo dokładnie nie wie, gdzie są granice ich działki. Także takie obrazki, jak tutaj mamy, wcale w lasach prywatnych nie są rzadkie. Więc lasy prywatne są bardzo, znacznie bardziej zróżnicowane, powiedziałbym, niż lasy państwowe. Z tego względu właśnie, że tutaj dochodzi do wszystkich takich środowiskowych uwarunkowań tego zróżnicowania, dochodzi jeszcze sprawa właściciela. Tak? Właściciele są bardzo różni. Tak? W związku z tym te lasy są bardzo różnie zagospodarowane, a niektóre w ogóle od jakiegoś czasu, paru dziesięcioleci, w ogóle nie są zagospodarowane w żaden sposób, tylko gospodaruje w nich przyroda. Rozumiem. Jeszcze jedna rzecz, wracając do tego poprzedniego pytania o powierzchnię lasu, mówiłem, że cała ta nieujawniona powierzchnia leśna są lasy prywatne i prawdę mówiąc w Małopolsce, gdyby pójść nie po danych GUS-owskich, tylko po tym, co realnie jest w krajobrazie, to lasów prywatnych jest już więcej niż lasów państwowych. Wspomniał Pan o zaburzeniach naturalnych, które coraz częściej się pojawiają i można się spodziewać, że będzie ich więcej. W kontekście tego, jak należy postępować z tymi terenami, które zostały zniszczone przez takie zaburzenia, powiedzmy, czy w Borach Tucholskich, czy w Puszczy Knyszyńskiej, w jaki sposób należałoby podchodzić do tego, co zostało jak z tym pobojowiskiem de facto należy postępować w tej chwili, co mówi nauka? To znaczy, wie pan, są dwie sprawy. Tak? Po pierwsze jest kwestia oczywiście ekonomiczna, tak? bo jak nam wywróci 10 milionów metrów sześciennych drewna i to drewno jesteśmy w stanie sprzedać za dobrą cenę, no to oczywiście jest całkiem uzasadniona presja, żeby to drewno wyciągnąć, pozyskać, wyciągnąć z lasu i sprzedać. Tak? I to jest oczywiście okej. Okay. Ja tutaj, jeżeli to są lasy gospodarcze, tak, to jest to sprawa no, nie budząca wątpliwości. Natomiast wątpliwości budzą sytuacje, kiedy tak naprawdę nie da się na tym zarobić, tak, ponieważ to takie pozyskanie w terenach poklęskowych z reguły jest droższe. Tak. Drewno z terenów poklęskowych często jest tańsze. W dodatku jeszcze jak trafia w dużej ilości na rynek, to obniża cenę. I częste są sytuacje takie, że tak naprawdę się na tym nie zarabia. Znaczy, że wkłada się wiele pracy, wyciąga się to drewno. Później oczywiście jeszcze jest sprawa odnowienia tego lasu. Wszystko to kosztuje. Z reguły kosztuje więcej niż się z tego uzyskuje. W Puszczy Piskiej w 2002 roku zrobiono taki eksperyment, że zrobił lasy państwowe. Tak? Z namową profesora Kazimierza Rykowskiego, który był pomysłodawcą i bardzo mocnym orędownikiem tego pomysłu. Zostawili 460 hektarów bez żadnej ingerencji po wiatrołomie. No my tam prowadzimy badania, no wiele osób tam prowadzi badania, no ale może z Krakowa też tam się w to włączyliśmy. No, to, co zostało pozostawione bez ingerencji, to jest tak zwany las ochronny Szast. To jest obiekt jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli Państwo tam nie byliście, to ja zachęcam, żeby tam pojechać. To po kilkunastu latach od tego huraganu jest po prostu rewelacja. Tak? To oczywiście pod względem produkcji drewna wcale nie i nie będzie tak. Bo to odnowienie postępuje powoli, nieregularnie, ale za to odnawia się cała gama gatunków. Jest odnowienie znacznie bardziej zróżnicowane, to naturalne odnowienie jest znacznie bardziej zróżnicowane niż te drzewostany, które tam były. Tak? Drzewostany to były jednowiekowe, równo posadzone sośniny w większości. Tak? Natomiast to, co powstaje tam, to w tej chwili to jest coś zupełnie innego. To jest las w zróżnicowanym składzie gatunkowym, strukturze. Jeszcze raz podkreślam, pod względem produkcyjnym na pewno nie będzie mógł dorównać tym młodnikom, które tam posadzono. Ale pod względem każdej innej funkcji moim zdaniem jest lepszy. I teraz to pytanie,
Czy nie powinniśmy takich sytuacji zostawiać w ten sam sposób w innych miejscach? Wiem, że przy okazji Borów Tucholskich też była taka dyskusja, ale ona została chyba dość szybko ucięta. W Borach Tucholskich nic nie zostawiono, tylko, znaczy może jakieś fragmenty zostawiono, tak? No zawsze coś zostaje. Ale w każdym razie drugiego lasu ochronnego Szast tam nie stworzono. Natomiast no, są, jak widziałem, zdjęcia, potężne zalesienia na rozległych obszarach, z których wyciągnięto drewno. No, nie wygląda to moim zdaniem dobrze. Tak? No, to znaczy, z punktu widzenia produkcji, tak można powiedzieć, no, może jak się uda, tak? Jak się uda te drzewostany do wieku rębności dotrzymać, ale ja w to bardzo wątpię. Tak? To jest coraz bardziej ryzykowne w świetle tego, o czym mówiliśmy i może się okazać, że ten olbrzymi wysiłek, który tam włożono, już się nie zwróci za kilkadziesiąt lat. Ciekawe jeszcze zagadnienie wiąże się z tak zwanymi gatunkami lasotwórczymi i tymi, które nie są na tej liście. I tutaj dużo się mówi o grabie w Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko. Ten grab jest bardzo ekspansywny i z tego, co ja wiem, leśnicy tak instynktownie od wielu lat graba po prostu nie lubią. Kiedyś się mówiło nawet o grabie, że jest po prostu chwastem leśnym. Jakie gatunki inne oprócz graba mają przyszłość w kontekście tej niezbędnej przebudowy gatunkowej lasów? No więc wie pan co, ja uważam, że wszystkie te 40 gatunków powinno mieć przyszłość większą lub mniejszą. Tak? No, grab akurat jest ekspansywny na żyznych siedliskach, zresztą nie tylko na żyznych, wkracza też na uboższe. I jest to zauważalne, że go przybywa mocno. Nie wszystkie gatunki radzą sobie równie dobrze. Niektórym pewnie trzeba by pomóc, albo przynajmniej jak w przypadku tej wierzby iwy, no nie przeszkadzać, nie tępić, tak? No bo to jest problem z tymi gatunkami. Nie, że one nie są faworyzowane, tak? Ale że są wręcz aktywnie usuwane. Zamiast, żeby je starać się utrzymać tam, gdzie są. No, ja zwróciłem uwagę na jeden gatunek, bo to jest gatunek mało kontrowersyjny. Tak? Leśnicy też go lubią. To jest dzika czereśnia, czyli trześnia. Drzewo, które ma wszystkie zalety. Tak? Jedno z, drewno bardzo wysokiej jakości. Nie wiem, czy nie jedno z najlepszych, albo najlepsze tak, w naszych warunkach. Do tego kwitnie, owocuje, tak, pięknie się przebarwia, szybko rośnie. Tak, no, rewelacja. Tak, z każdego punktu widzenia, jak patrzymy na las, to dzika czereśnia jest świetnym gatunkiem. Jak Państwo będziecie jechać, to czy pan to zna pewnie, tak, bo w Beskidzie Niskim to też widać. A jak się jedzie na początku maja, to wtedy widać, ile tej trześni jest, zwłaszcza w lasach prywatnych, zwłaszcza w piętrze pogórza. Tak. Ona. Sama z siebie, te ptaki i inne zwierzęta ją rozsiewają, tak? Jakoś sobie radzi. Natomiast no, w wielu krajach zachodniej Europy ona już w tej chwili jest uprawiana na plantacjach po to, żeby dostarczać drewna wysokiej jakości, a przy okazji też oczywiście dostarcza kwiatów, owoców i doznań estetycznych. Także no, skupiłem się na dzikiej czereśni, tak? Ale jest wiele gatunków, które mają naprawdę duże zalety, tak? Natomiast no, nie przebiły się, że tak powiem, na tą krótką listę i w związku z tym jest ich niewiele i jak mówię, może się okazać kiedyś, że będziemy tego żałować, tak? Bo akurat w zmienionych warunkach bardzo by się przydały, a będzie ich za mało, żeby odegrały taką rolę na przykład po zaburzeniach, czy jeżeli zmiany klimatu spowodują, że gatunki, które teraz dominują, będą się bardzo kiepsko miały. No świerk już w tej chwili się ma bardzo kiepsko, tak? To już wiemy. Tak? No, nad sosną zaczęto ostatnio się zastanawiać, tak? Czy aby sosna jest rzeczywiście taka niezniszczalna, jak się nam wydawało, no i wygląda na to, że nie jest. Tak? No a to jest ponad 50% naszych lasów, tak? Więc żeby zastąpić to, gdzie sosna będzie ubywać ze składu drzewostanów, no to naprawdę trzeba mieć w czym wybierać, tak? I obawiam się, że tutaj nie jesteśmy wystarczająco dalekowzroczni, jak chodzi o tę politykę. Jedno ciekawe pytanie też wiąże się z pana referatem. Nawet wspomniał pan na jednej z ilustracji teraz. Jak wygląda
kwestia pogodzenia funkcji lasu z wysokim zagęszczeniem zwierzyny, głównie kopytnej, bo tych jeleni i saren generalnie jest dużo. One czynią szkody w drzewostanie. Z jednej strony nie ma akceptacji dla intensywnego łowiectwa w Polsce, to jest fakt. Z drugiej strony są problemy z drapieżnikami na linii ludzie drapieżniki, a jedyną albo podstawową ochroną przed zgryzaniem jest grodzenie. Grodzenie staje się coraz droższe. W dużej części krajów europejskich się tego w ogóle nie robi, bo to jest po prostu za drogie. Jak wyglądać będzie ochrona lasów przed zwierzyną w najbliższym czasie? Jaki kierunek działania trzeba by podjąć? No to jest temat rzeka, tak? Ponieważ to jest znowu zjawisko, które dotyczy bardzo wielu krajów, właściwie wszystkich bogatych krajów na północnej półkuli. Wzrost populacji dzikich kopyt. To samo jest w Japonii, to samo jest w zachodniej Europie, to samo jest w Stanach Zjednoczonych. I to dzieje pomimo tego, że w wielu miejscach udało się na przykład reintrodukować duże drapieżniki. Czy generalnie, że się przestało je tępić, tak? To nie wystarcza samo w sobie, żeby zmienić sytuację. Tutaj mnóstwo rzeczy się na to składa. Oczywiście bardzo skomplikowane zagadnienie. No, jak pan wspomniał, w Polsce się rozwiązuje poprzez grodzenie upraw, tak? To znaczy takie gatunki jak na przykład dob, czy szłkowy, czy odła. Właściwie no, uważa się, że nie da się ich odnowić bez grodzenia w tej chwili. W dużej mierze no, to dość łatwo zrozumieć te argumenty. Aczkolwiek ja tutaj znowu wrócę do tego przykładu z Lasu Ochronnego Szast, gdzie nie tylko, że nic nie wycięto ani nie posadzono po tym huraganie, ale też ten teren jest jedynym dużym kawałkiem lasu nieogrodzonym. Olbrzymiej masie młodników, które w ogromnej większości są ogrodzone. Tak? Czyli presja zwierzyny jest tam dodatkowo jeszcze zawyżona. I oczywiście zgryzanie jest ewidentne, widoczne, bardzo intensywne. Mimo wszystko widzimy tam, jak te zgryzane dęby powoli, powoli, ale wychodzą, tak? Do wysokości, kiedy już nie będą zgryzane. Czyli, że w odpowiednich warunkach, mimo presji zgryzania, drzewa sobie potrafią radzić. Tak? No, trochę jesteśmy przewrażliwieni, sądzę. To znaczy, jak coś zostało zgryzione, o to już jest zniszczone, tak trzeba to zastąpić czymś nowym, tak? A najlepiej ogrodzić, żeby nie robić tego 10 razy. Tak? Natomiast no, zwierzyna jest naturalnym składnikiem ekosystemu leśnego. To dawniej też pewnie zgryzanie było, tak? Jak nie było leśników i w ogóle człowiek za bardzo nie zajmował się lasami. A były tury, Jakoś tury, drzewa one sobie musiały radzą. tam wyjechać. No ale uważa się, że one głównie należą do tej grupy, która się głównie żywi zieloną roślinnością. Tak? Więc to są tak zwane grazers, tak? A nie browsers. No, jakkolwiek na to patrzeć, to jest ważny problem, tak? Bo grodzenie upraw sprawia, że praktycznie cały obszar, gdzie jest więcej światła i więcej żeru dla zwierzyny, jest wyłączony, tak? Czyli ta presja się zwiększa na te miejsca, które nie są ogrodzone, tak? Tam drzewa rosną wolniej, bo tam z reguły jest trochę ciemniej. No i to jest tylko, no, znaczy do pewnego stopnia da się to rozwiązać, tak? Jeżeli się będzie konsekwentnie grodziło i naprawiało ogrodzenia, to jest bardzo drogie, pan o tym wspominał. Lasy, państwo, wiem, że parę lat temu rocznie wydawały 270 milionów na grodzenia. To jest duża suma, tak? W skali budżetu lasów państwowych. Więc to jest rozwiązanie skuteczne, ale z bardzo istotnymi skutkami ubocznymi. I bardzo drogie i może się okazać, że za jakiś czas u nas też nie będzie się go dało stosować ze względu na koszty. Teraz chciałbym, panie profesorze, zmierzyć do ostatniego pytania, które będzie niejako clou całego naszego programu, a będzie to pytanie najtrudniejsze, bez wątpienia. Mamy dwa skrajne modele leśnictwa. Jedno to jest integracyjne, drugie to jest separacyjne. Generalnie rzecz biorąc, to
czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna w Polsce, to jest mniej więcej model integracyjny, który polega na tym, że w każdym miejscu realizujemy wszystkie trzy funkcje podstawowe lasów, czyli funkcję przyrodniczą, funkcję społeczną i funkcję gospodarczą. Natomiast w innych krajach, zwłaszcza w tych krajach, które mają olbrzymie, bezludne obszary, powiedzmy, czy to jest Nowa Zelandia, czy to jest zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czy Kanada, tam jest model separacyjny. Mamy lasy, które są plantacjami stricte, oraz są lasy, które są nietykane praktycznie i są oazą dzikości. Leśnicy polscy bardzo się bronią przed zwiększeniem tej modelu separacyjnego, ponieważ uważają, że oni powinni być obecni w każdym kawałku de facto polskiego lasu. A jak pan wspominał, rozumiem, że pan jest zwolennikiem rozdzielenia pewnych funkcji, bardziej rozdzielenia niż w tej chwili. I w związku z tym się pojawia pytanie, czy widzi pan jako realną możliwość to, co postulują środowiska przyrodników, mianowicie to, żeby 15, ale najlepiej 20% lasów w ogóle zostawić bez gospodarki leśnej dla naszych przyszłych pokoleń, nawet kosztem nieznacznego zwiększenia eksploatacji pozostałej części lasów? I jeżeli tak, czy to jest możliwe i które lasy powinny być objęte tą właśnie częścią wyłączoną z gospodarki leśnej? Wie pan co, tak nawiążę do wykładu profesora Skubały, tak? Jak się daje się liczbę, tak? Na przykład 30% albo 50%, to jest wszystko bardzo łatwe, dopóki nie siądziemy nad mapą i nie musimy pokazać, w którym miejscu. Tak? Ja mam doświadczenie takie lokalne, tak? Na przykład z planami ochrony parków narodowych, tak? I wiele dobrych pomysłów powstaje, tak? A potem próbuje się je wdrożyć. Siadamy nad mapą i okazuje się, że jest mnóstwo problemów, tak? Tutaj jest droga, tak? Tutaj jest osiedle, tutaj jest co innego, tak? To nie jest łatwy problem, tak? To znaczy 20-30%, tak, łatwo jest powiedzieć, natomiast myślę, że znalezienie tych miejsc to jest trudne zadanie i nie jest to coś, co możemy osiągnąć od razu. Ja tutaj wspominam rozmowę z Pawłem Pawlaczykiem sprzed paru tygodni, gdzie on powiedział, że no, kiedyś było to 5% wymuszone certyfikacją i to lasy państwowe w dużej mierze w to poszły, tak? A później zaczęły się z tego wycofywać. Tak? I to nawet nie z tego powodu, że brakowało drewna do wycięcia, bo tego drewna jest pod dostatkiem i coraz więcej, tylko po prostu, no, to pan zresztą powiedział, tak? No, trudno jest leśnikowi zostawić jakiś kawałek lasu i nic nie robić, tak? Zostawić taki las ochronny chrzast i powiedzieć, niech tam gospodaruje przyroda. To jest wbrew takiemu, powiedziałbym, no, nastawieniu powszechnemu, nawet powiedziałbym wbrew etosowi, który ci ludzie reprezentują, tak? No, leśnik jest potrzebny po to, żeby las dobrze funkcjonował, tak? No, to skrajna wersja jest taka, że bez leśników w ogóle by nie było lasów, tak? Jak mawia Michał Książek, bez leśników nie ma fotosyntezy nawet. No więc jest ten problem, tak? On nie, jak mówię, jego na poziomie liczb i bilansu da się rozwiązać dosyć łatwo, tak? Mamy coraz większy przyrost, tak? Jest spora nadwyżka, niedługo się okaże, że akumulowanie jej będzie bardzo ryzykowne. Ja myślę, że z tego punktu widzenia nawet leśnicy by przystali na coś takiego, tak? Natomiast no kwestia tego właśnie, zostawić kawałek lasu bez ingerencji, to po prostu jakoś nie bardzo się daje wdrożyć. Chociaż no, przykład tego lasu ochronnego chrzast pokazuje, że jest to możliwe, tak? I że z czasem nawet ludzie się do tego przyzwyczajają i przestają to traktować jako jakieś dziwadło czy zagrożenie dla ich bytu. A jeszcze do jednego bym nawiązał, wie pan, bo pan dał ten przykład ze Stanów Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych układ jest taki, że w zachodniej części kraju, tak, większość lasów federalnych to są lasy, które pełnią głównie funkcje ochronne. Tak? Natomiast, a kiedyś tak nie było, tak? Zaraz po II wojnie światowej lasy federalne miały dostarczać taniego drewna, tak, na budownictwo, tak, żeby się
ludzie wracający z wojny mogli budować domy. Taka była idea wtedy. Ale teraz to się zmieniło i teraz większa część produkcji odbywa się na gruntach prywatnych. Natomiast Forest Service głównie zajmuje się zarządzaniem terenami, które w dużej mierze mają funkcje ochronne, rekreacyjne, wodochronne i tak dalej. W każdym razie ich rola w produkcji jest mniejsza niż była i cały czas maleje. Otóż myślę, że tutaj nie ma jakiejś zasadniczej, fundamentalnej sprzeczności, żeby leśnicy nie w Polsce kiedyś nie mieli postępować podobnie, tak? Żeby będą mieli w zarządzie lasy, których główne funkcje wcale nie będą produkcyjne i w związku z tym nie trzeba będzie w nich prowadzić intensywnej hodowli lasu, tak? A już nie mówiąc o użytkowaniu. Tak? I że to też, to nie znaczy, że leśnik nie jest potrzebny, jak się lasu nie wycina ani nie sadzi. Tak? Bo te przykłady, o których wspominam, pokazują, że są inne funkcje, które leśnicy pełnią i też są potrzebni i okazuje się, potrafią zarządzać takimi obszarami. W końcu tak zwane wilderness areas, tak? Czyli kategoria pierwsza IUCN, czyli najwyższy reżim ochronny, tak? Te tereny są zarządzane przez Forest Service Stanów Zjednoczonych, tak? Nie przez Zarząd Parków Narodowych, tak? Które mają swoje obiekty. Czyli Ja myślę, że że to się da zrobić, tak? na tym moglibyśmy zakończyć. Chciałem tylko powiedzieć, że być może nie wszyscy zgadzają się jednak z tym, że las może być tak sam sobie zostawiony. Jeden z komentarzy, który tu zauważyłem na boku, to sprowadzał się do jednego zdania i mówił tam jeden z panów: leśnik jest jak rolnik. No i chyba tutaj jest główna oś nieporozumienia, bo ja oczywiście uważam, że bynajmniej leśnik nie jest rolnikiem, jest zupełnie coś innego, ale to jest może temat na następną dyskusję. Ja bym poprosił Alana. Alanie, czy jesteś tam w tym swoim dalekim Wrocławiu i być może mógłbyś teraz pomoderować pytania? Czekamy na ciebie, niezawodny jesteś. Uwaga, uwaga, Wrocław, Wrocław na linii. Tak, słuchajcie, świetnie. Bardzo dziękuję za część wykładu. Widzę, że tu już pytania, mimo mojej prośby początkowej, spływają. Ja zaraz przełączę na tryb i będę prosił o zadawanie tych pytań. A zanim do tego przejdę, to tylko było jedno pytanie, które wychwyciłem, ale które się powtórzyło, a było pytaniem do Antoniego o to, gdzie jest i co to jest za góra za nim. Dobrze. Góra, która jest za mną, jest widoczna. O, tu jest widoczna. To jest kamień nad Jaślickami, a ja się znajduję na przełęczy Szklary, położonej pomiędzy Jaślickami, a o, kamień jest tutaj. Proszę bardzo. 857 metrów nad poziom morza, a ja się znajduję na przełęczy Szklarskiej, położonej pomiędzy Rymanowem a Jaślickami. No i tyle. Świetnie. Patrzę na razie nie. Dobrze, to może zaczniemy od pytania, które zadał Piotr Skubała, profesor Piotr Skubała, który ostatnio miał swój wykład. I teraz tu jest pytanie do profesora Szwagrzyka, które brzmi następująco. Ono się wyświetla tutaj na ekranie. Czy chciałby pan profesor, aby społeczeństwo współdecydowało, co dzieje się w polskich lasach? Czy wierzy pan w realizację takiego planu? Znaczy, odpowiedź jest tak na obie części pytania. Tak? No oczywiście, żebym chciał i uważam, że jest to realne i to więcej, to zaczyna się na jakąś tam skalę dziać. Tak? Z tym, że to się nie dzieje samo z siebie, to wymaga jednak długotrwałej, dobrze zorganizowanej presji, tak? Wywierania jakiegoś wpływu na lasy. Ja wspominałem o tym numerze Głosu Lasu ostatnim, który był poświęcony właśnie relacjom między mieszkańcami miasta lasami i ten przykład był z Gdańska, gdzie jest jedno nadleśnictwo, które sąsiaduje właściwie na całej długości z dużą, prawie milionową w sumie aglomeracją 6 miast. I tam rzeczywiście te relacje spowodowały, że
sposób gospodarowania w tym nadleśnictwie no, na pewno dalej nie jest idealny i dalej budzi różnego rodzaju wątpliwości, ale w porównaniu z taką przeciętną dla polskiego nadleśnictwa jest zupełnie inny. Tak? To znaczy znacząca część tego nadleśnictwa ma zadeklarowany priorytet rekreacyjny i tam rzeczywiście pewnych rzeczy się nie robi albo robi się w bardzo niewielkim zakresie, mówię o cięciach głównie. I że to nie jest efekt, który, że tak powiem, został osiągnięty szybko, łatwo i bez trudu, tylko to jest efekt ścierania się opinii, nacisku społecznego, organizowania się tego społeczeństwa i że w gruncie rzeczy, jak popatrzeć na ten przykład gdański, no to ja myślę, że podobne rzeczy będą się działy też w innych miejscach w Polsce. Zresztą ci autorzy z tego głosu lasu też wydaje się, że też są takiego zdania, że to jest po prostu początek pewnego procesu, który się zaczął i który na pewno trochę potrwa. To zależy po prostu od tego, jak bardzo ludziom zależy na lasach, bardzo się będą chcieli zaangażować w to, żeby wywierać wpływ na to, jak te lasy będą zagospodarowane. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, które już tutaj włączam od pani Renaty. Na ile istotną funkcją lasu może w tej chwili się stać wpływ lasu na mikroklimat? Chodzi mi o zatrzymanie wody i funkcja chmurotwórcza. Czy w obecnej sytuacji hydrologicznej kraju nie jest to funkcja, która powinna być dominująca? To znaczy, no niewątpliwie wpływ lasu na klimat jest ważny, tak? Jeśli chodzi o funkcję chmurotwórcza, tak? Ja nie wiem, czy nasze lasy mają, pokrywają na tyle duże powierzchnie, żeby się dało takie rzeczy wykazać, tak? Znaczy, o ile wiem, to chyba w Puszczy Białowieskiej takie efekty są stwierdzane. No ale to nie jest tak jak w Amazonii, tak? Że jest potężny mega kompleks leśny, który generuje właściwie własne opady. U nas te lasy są znacznie bardziej rozproszone, w sumie mniejsze, tak i nie zajmują aż tak dużego procentu powierzchni. No niewątpliwie ta rola lasu, tak, wobec zmieniającego się klimatu, ja myślę, że ona będzie coraz bardziej doceniana. Ja też wydaje mi się, że ona będzie najbardziej doceniana właśnie w miastach i w bezpośrednim otoczeniu miast. Ponieważ miasto z kolei generuje upały, tak, z wyspą ciepła i w związku z tym to będzie jedno z kluczowych zagadnień, jak duża część tego miasta będzie pokryta koronami drzew w lecie, tak, żeby przeciwdziałać temu przegrzewaniu. Ja myślę, że to już się zaczyna zauważać wśród mieszkańców miast, że zaczynają patrzeć na zieleń również pod tym kątem, tak. A taką funkcję właśnie klimatotwórczą ma zwarta zieleń wysoka, tak? Tutaj żadne trawniki, żadne klomby nam nic nie załatwią. Tak? Chodzi po prostu o drzewa, o w miarę zwarty drzewostan. Ja myślę, że to jak najbardziej też będzie jeden z ważnych motywów tego, jak się będzie zmieniało nie tylko, powiedziałbym, lasy w aglomeracjach miejskich czy w ich otoczeniu, ale też same parki miejskie, myślę, że też będą przechodzić częściowo transformację. Dziękujemy bardzo. To teraz pytanie od pani Ani. Dlaczego wycina się drzewa w cennych miejscach Karpat lub Puszczy Białowieskiej? Znaczy z tego co wiem, w Puszczy Białowieskiej w tej chwili się już nie wycina, tak, od krótkiego czasu. To oczywiście też nie pojawiło się samo z siebie, tak, to jest efekt tak, długiej batalii, która się tam rozgrywała i to zresztą też nie jest to rozwiązanie takie na zawsze, tak, dane. Jakoś to później będzie ewoluować. W Karpatach, no cóż, to jest, powiedziałbym tak, no oczywiście są obszary cenne, na które mają jakiś status ochronny i są obszary, które też są cenne, ale nie mają statusu ochronnego, tylko są lasami gospodarczymi. Przez długi czas one mogły być nieeksploatowane na przykład ze względu na trudną dostępność. I tutaj to, co się zmieniło ostatnio, to jest to, że bardzo się
posunęła do przodu budowa dróg leśnych. Ja pamiętam czasy, kiedy drogi leśne były beznadziejne, było ich mało, tak, ta sieć była rzadka i w ogóle ciężko było wywieźć drewno z lasu. W tej chwili, jak się idzie w góry, no to widać, że drogi są takie, po których można jeździć miejskim samochodem. Tak. Nie trzeba się nawet stresować podczas tej jazdy. Ciężkie ciężarówki mogą wywozić drewno właśnie z każdego miejsca. No i się okazało, że da się eksploatować te lasy, tak? Mimo że są cenne, mają status zasobów gospodarczych, mają zapisane w planach jakieś pozyskanie. No i to pozyskanie jest realizowane. Znowu pytanie o jego opłacalność, tak? Bo ta budowa dróg przecież kosztuje, tak? To wywożenie, nawet jak się ma te dobre drogi, to z oddalonych, wysoko położonych miejsc te też jest droższe. No ale nie wiem, no, alternatywą byłoby coś takiego, o czym mówiliśmy z panem Antonim, tak? Znaczy zadecydowanie, że jakieś większe obszary miałyby mieć dominującą funkcję ochronną i rekreacyjną i pozyskanie tam nie było w ogóle realizowane albo byłoby radycznie na bardzo małą skalę, ale takiej decyzji nikt nie podjął. Tak? Te plany urządzania, które mają te nadleśnictwa w Karpatach, dalej zakładają, że tam się będzie normalnie pozyskiwało, tak? Więc są te etapy znaczone. No i leśnicy, którzy mają te plany, no właściwie no, robią to, co dalej zaplanowano, tak? Trudno może tylko dodam pretensje o to, no aczkolwiek. Przepraszam, tak. Może tylko dodam, nie wszyscy może słuchacze wiedzą, że w przypadku rzeczywiście nadleśnictw karpackich mamy do czynienia z deficytowymi przedsięwzięciami, to znaczy nadleśnictwo na przykład Cisna pochłania 11 milionów złotych rocznie, trzeba do niego dopłacać, podobnie lutowiska albo stuposiany, ta gospodarka kosztuje to, więc rzeczywiście staje się to problemem, który trzeba rozwiązać, bo nie ma sensu zdaje się, że Antoniego coś przycina. Eksploatowanie tych lasów. Ludzi trzci. Dobra. Coś słabo słychać. Było to. Tak. Wiatr zawiał Beskidzki i niestety coś był problem z łącznością. Dobrze, w tej głównej części nie było żadnych problemów. To ja pozwolę sobie zadać kolejne pytanie do panu profesorowi. Ktoś o inicjałach JZ pyta, dlaczego odstrzał dzikich zwierząt, a nie wprowadzenie antykoncepcji czy sterylizacja? Technologia i medycyna weterynaryjna idą do przodu, może istnieją alternatywy? Ja jestem przyrodnikiem, tak? I uważam, że na to trzeba patrzeć jak na procesy, wszystkie inne procesy populacyjne. To znaczy zwierzęta się rodzą i zwierzęta umierają, tak? No to jest to, tak działa przyroda, tak? Wszystko inne to jest nasz ludzki wymysł, tak? I próba przystosowania przyrody do tego, jakie mamy wyobrażenia, jak ona powinna działać. Tak? No, czy odstrzał, tak? No, można powiedzieć, że jak są drapieżniki, tak, jak się nie będzie dokarmiać zwierząt, tak, to naturalna śmiertelność być może załatwi sprawę i populacje nie będą nadmiernie liczne. Aczkolwiek, no, jak wspominaliśmy tutaj już wcześniej, w takim zmienionym krajobrazie, jaki mamy w większości krajów, w których mieszkamy, no, to też chyba już nie zadziała. Tak. I właściwie bez odstrzału w tej chwili trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie, no bo zwróćcie Państwo uwagę, jest jeszcze jedno źródło śmiertelności, o którym tutaj nie powiedzieliśmy do tej pory, bo to jest drapieżnictwo, tak, są straty z powodu głodu, chorób i tak dalej. I są, jeśli chodzi o duże zwierzęta, są straty w wyniku kolizji z samochodami. Tak? W Stanach Zjednoczonych, w niektórych stanach to jest więcej zwierząt ginie w kolizji z samochodami niż jest zabijanych przez myśliwych. Tak? No niestety również część kierowców ginie w tych wypadkach, tak? A inni są poszkodowani.
lądują w szpitalach i tak dalej. Także że to jest z kolei argument przeciwko temu, że bardzo wysokie stany zwierzyny to jest właśnie coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować. No, musielibyśmy przestać jeździć samochodami przez tereny, gdzie ta zwierzyna bytuje, a to raczej jest nierealne. Tym razem pytanie o Puszczę Białowieską, które zadał Maciej. Czy jest szansa, albo czy trwają jakiekolwiek prace nad powiększeniem terenu ścisłego rezerwatu bądź ochrony Puszczy Białowieskiej? To znaczy jest taki projekt, tak, z objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie Parku Narodowego. Natomiast bez zmian w ustawodawstwie ten projekt nie ma szans zaistnienia, ponieważ no, obecnie prawo stanowi tak, że na powiększenie parku lub jego utworzenie musi się zgodzić lokalna społeczność. Tak? A nastroje w rejonie Puszczy Białowieskiej są takie, że wiadomo, że oni się nie zgadzają, to zresztą wielokrotnie wypowiadali się na ten temat przedstawiciele tamtejszych samorządów. No i w związku z tym ta sytuacja jest taka patowa. No, jest projekt, nawet bardzo precyzyjnie opracowany, natomiast no, nie ma możliwości, żeby go wdrożyć. Tak? Z drugiej strony te lasy, które nie są w Parku Narodowym, są formalnie nadleśnictwami, jak wszystkie inne. Tyle, że praktycznie nie prowadzi się tam w tej chwili normalnej gospodarki leśnej, tak? Ze względu na to, że te prace zostały wstrzymane. To jest taka sytuacja zawieszenia. No, prędzej czy później jakoś oczywiście. No, pewnie ten Park Narodowy byłby w sumie takim najlepszym rozwiązaniem. A pewnie dla wszystkich stron nawet. No ale to nie jest też takie proste chyba, bo wymagałoby zgody na szczeblu tak, sejmowym, to pewnie jest mało realne w dzisiejszych czasach. Dziękuję. Tutaj są też pytania. Widziałem w trakcie dyskusji, że też ujawnili się leśnicy, między innymi z Gniezna. Bardzo fajnie, cieszymy się, że są ludzie jakby z różnych miejsc, z różnych grup, takich zawodowych też, ale też mają swoje perspektywy. To jest pytanie, które teraz pojawi się, nie wiem, czy zadane przez leśnika, natomiast jest na pewno specjalistyczne. Pan Maciek pyta, kto powinien decydować o tym, jakie lasy i gdzie pełnią określone funkcje przy założeniu modelu separacyjnego? No to jest dobre pytanie, bo najpierw musielibyśmy mieć model separacyjny, żeby się zastanawiać, jak on będzie funkcjonował, tak? No niewątpliwie tutaj głos musiałby należeć w dużej mierze również do społeczności, tak? Jak podkreślałem, no jedną z takich ważniejszych przesłanek dla tej separacji funkcji lasu jest to, że lasy, które odgrywają ważne funkcje rekreacyjne, no powinny być traktowane inaczej. Tak? No i tutaj oczywiście najważniejszy głos jest tych, którzy z tych lasów będą korzystać. Więc oprócz leśników, którzy niewątpliwie głos w tym będą zabierać, tak? I przyrodników, tak? Bo mamy lasy przyrodnicze cenne, więc tutaj szeroki wachlarz kompetencji przyrodniczych też będzie potrzebny, no to są też przedstawiciele społeczeństwa, tak? I teraz jeżeli to społeczeństwo będzie dobrze zorganizowane, będą jakieś organizacje, które będą się chciały tym zająć i podjąć się tego trudu, to ja myślę, że taka sytuacja byłaby realna. Tak? Obawiam się, że byłaby ona nierealna wtedy, kiedy takich organizacji by nie było albo byłoby bardzo niewiele, ponieważ no, pojedynczy miłośnicy lasu niewiele znaczą. Tak? To znaczy ich głos nigdy się nie przebijał i przez wiele lat czy dziesięcioleci ja myślę, że to był jeden z problemów, wydawało się leśnikom, że po prostu wszyscy akceptują to, jak lasy są zagospodarowane, bo prawie nie było głosów sprzeciwu.
No bo pojedyncza osoba raczej takiego głosu nie wyrazi, a nawet jeżeli wyrazi ten sprzeciw, to on nie będzie słyszany. Dziękuję. Tym razem pytanie o drzewa iglaste. Świerk ma się słabo, sosna też może nie dać rady. Jakie gatunki iglaste mogą tworzyć w przyszłości nasze lasy? Przepraszam. Otóż iglastych gatunków mamy niewiele. Tak? Na tej liście, którą pokazywałem, było 7, a i tak to jest tam limba i cista, które są bardzo rzadkie. No, limba tylko w Tatrach rośnie. No, cis, no, jest akcja przywracania cisa naszym lasom, no ale to wiadomo, że to jest ochrona gatunku, a nie spowodowanie, że on stanie się istotnym składnikiem drzewostanów, bo do tego na to raczej szans nie ma w dającej się przewidzieć przyszłości. No można powiedzieć, że jest jodła, tak? I modrzew. Tak? Jodła się miewa lepiej, tak? Przypomnę, 40 lat temu jodła uważana była za gatunek skazany na zagładę. To też pokazuje, że nasze projekcje przyszłości też bywają błędne. To warto o tym cały czas pamiętać, bo może się okazać, że niektóre nasze przewidywania też tak się nie sprawdzą, jak te w przypadku jodły. No ale z kolei z jodłą jest, jak wspomnieliśmy, ten potężny problem z odnawianiem przy dużych zagęszczeniach zwierzyny. Więc no, grodzenie, tak, albo jakaś indywidualna ochrona, to jest ciężkie, drogie, trudne, tak, i trudno sobie wyobrazić, żeby jodła w jakiś znaczący sposób zwiększyła swój udział. To jest też dość wolno rosnący gatunek. Więc no, co do modrzewia, no, pewnie mogłoby być więcej w naszych lasach, ale też nie wydaje mi się, żeby to załatwiło sprawę. Ja mi się wydaje, że raczej tendencja będzie taka, że będzie wzrastał cały czas udział gatunków liściastych. Bo jest ich po prostu więcej. To jest znacznie bardziej zróżnicowana grupa, wśród której są gatunki, które w bardzo różnych warunkach będą sobie mogły poradzić. No, udział liściastych generalnie wzrasta już od paru dziesięcioleci, tyle że bardzo powoli. Ja myślę, że w przyszłości może bardzo ten proces przyspieszyć i że będziemy mieli coraz więcej drzew liściastych w naszych lasach. Jasne. Tym razem pytanie osobiste od pani Heleny. Jaki jest ulubiony gatunek drzewa pana profesora i dlaczego? Dobre pytanie. Nie mam własnego ulubionego gatunku, tak? Ponieważ no, nie wiem. No, większość leśników z południowej Polski by powiedziało, że jodła jest ulubionym gatunkiem, tak? Ale ja miałbym co do tego pewne obiekcje, tak, żeby wskazywać jakieś jedno. Tak z tej mojej wypowiedzi wcześniejszej można by powiedzieć, że dzika czereśnia być może jest, tak? Dużo mówiłem o jej zaletach, tak, i wręcz się rozpływałem nad nimi. Można na tym poprzestać, tak? Że faktycznie, jeżeli miałbym wskazać jakieś jedno drzewo, to byłaby ta dzika czereśnia. Dziękujemy. Profesor wcześniej mówił o różnorodności lasów, że lasy muszą być różne, te drzewa muszą być różne, więc jakiekolwiek by to drzewo nie było, ważne, żeby były obok różne jeszcze inne. Tak, tak. Nigdy nie mówiłem, jak się pytali, czy kochasz bardziej tatę, czy mamę. Takich pytań nie należy zadawać. Każde pytanie można zadać. Teraz pytanie od Oli. Czy uważa pan, że lasy nie poradzą sobie same bez leśników i bez odstrzałów? Jaki byłby scenariusz, gdyby zostawić je samym sobie? To znaczy, my tutaj mówiliśmy o tym, czy można zostawić 20 albo 30% lasów samym sobie. Nie mówiliśmy raczej o 100%, no bo skądś drewno też trzeba brać, tak? No, to jest ważny surowiec i nie sądzę, żebyście Państwo akurat uważali, że należy zastąpić plastikiem na przykład. Tak? Plastik nie ma dobrych notowań. Ostatnio się pojawiły zresztą pomysły, a może nawet i technologie, tak, że można coś przypominającego plastik produkować z celulozy, czyli z drewna.
że tutaj dla zbytu na drewno się otwierają nowe, oszałamiające perspektywy. No, gdzieś to drewno trzeba produkować, tak? I nawet jeżeli będziemy mieli model separacyjny, tak, no to jakieś znaczące powierzchnie będą zajęte przez te intensywnie produkujące, szybko rosnące i wcześnie wycinane drzewostany. Tak, no, a jeśli chodzi o tą zwierzynę, to ja już poruszyłem ten wątek, tak, no, no ja też lubię zwierzęta, no ale jak jest ich bardzo dużo i zderzają się z samochodami, no to nie jest to dobra sytuacja ani dla zwierząt, ani dla ludzi. I niestety, no nie możemy zrobić tak, żeby pogrodzić wszystkie drogi, tak, i tak pogrodziliśmy autostrady, musimy budować przejścia nad nimi. A i to niewystarczającej ilości. Więc to jest poważny problem, tak? No, no, myślę, że zostawienie wszystkiego samemu sobie jest nierealne. No, dyskutujemy tutaj nad tym, jak duży procent można by w ten sposób zostawić i tutaj no można się spierać. Jak mówię, tak naprawdę poważna dyskusja zaczęłaby się dopiero wtedy, jakbyśmy położyli przed sobą mapę i powiedzieli, no dobrze, gdzie są te procenty, tak? Które miejsca zostawiamy, a które nie. Dziękuję. I teraz pytanie od Renaty. Dlaczego lasy użytkowe muszą być iglaste? U nas powinny być raczej liściaste, sugeruje pani Renata. Otóż mam dobrą wiadomość dla pani Renaty, coraz więcej młodych lasów jest liściastych w tej chwili. Ja pokazałem ten przykład, gdzie bezwzględnie wycięto wierzbę iwę i bardzo tam się ubolewałem nad tym faktem, że ją wycięto, no ale ją wycięto dlatego, bo zostawiono wyłącznie buka, tak? I powstała tam no, niewielki kawałek monokultury bukowej i to jest w tej chwili dość powszechne zjawisko. Podobnie jak drzewostany dębowe, czysto dębowe, czy przeważającej większości dębowe. Więc przybywa tych lasów liściastych. Tak? Ja chciałbym tylko podkreślić, że wolałbym, żeby to też nie były kultury liściaste, gdzie będzie ten liściasty gatunek, tak? No bo to z początku może nas trochę cieszyć, ale też się pojawią problemy. Tak? Z monokulturami zawsze są jakieś problemy. Dlatego bym optował za tym, żeby zostawiać najwięcej tych innych gatunków, nawet jeżeli są gospodarczo mniej obiecujące. Dziękuję. Z kolei pani Agnieszka pyta, czy są prowadzone działania mające na celu odbudowanie rdzennej roślinności charakterystycznej dla Polski lasów mieszanych? Czy w ogóle jest to teraz możliwe, biorąc pod uwagę wyjałowienie gleby przez jednogatunkowe lasy iglaste? Otóż to, co jest w tym pytaniu zawarte, to była prawda jeszcze przed paru dziesięciu laty. Rzeczywiście były te monokultury iglaste, gleby były wyjałowione pod nimi, ale od tego czasu mamy dwa procesy, które to zmieniają. Pierwszy to jest taki, że przestaliśmy eksploatować poza wielkowymiarowym drewnem, właściwie nie zabieramy z lasu już nic. Zostają gałęzie, zostają igły, liście, tak, drobne gałązki, szyszki i tak dalej. To, co wszystko kiedyś było z lasu usuwane, albo jako źródło opału, albo jako ściółka dla zwierząt. Więc ten naturalny obieg materii został przywrócony i siedliska leśne tak naprawdę się odbudowują. Są coraz zasobniejsze. A do tego dochodzi drugie zjawisko, nie wiem czy nieważniejsze, to jest nawożenie z powietrza, ponieważ to, co nazywamy zanieczyszczeniami powietrza, to w dużej mierze składa się z pierwiastków, które są jak najbardziej potrzebne dla wzrostu roślin, na przykład azot, związki azotu. Tak? I one docierają na ogół razem z opadami czy aerozolami do lasu, docierają rok po roku bez przerwy, w ilości znaczącej, to też zależy od lokalizacji, ale generalnie to już jest w wielu miejscach na poziomie takiego nawożenia, tak, które stosujemy no w lasach teraz już nie, no bo właściwie się okazuje, że nie ma potrzeby, tak więc siedliska leśne generalnie się robią coraz rzeźniejsze i problem zaczyna pojawiać się z drugiej strony, tak? Że pojawia się problem zachowania gatunków związanych z siedliskami ubogimi, bo w wielu miejscach one
są wypierane przez gatunki związane z tymi bardziej żyznymi siedliskami. Tutaj była mowa o grabie, na przykład jego ekspansji. No to jest taki właśnie typowo eutroficzny gatunek, który w tej sytuacji, o której wspomniałem, doskonale sobie radzi i jest bardzo dynamiczny. I też przez to, że ma liście bardzo szybko się rozkładające, przyspiesza obieg materii i powoduje, że te siedliska jeszcze bardziej się stają żyzne. Więc z tego punktu widzenia, jak mówię, to zmartwienie, które kiedyś było, tak, że lasy są iglaste, ubogie i jak je teraz wzbogacić, to teraz w wielu miejscach stajemy przed odwrotnym problemem, że mamy pewne ubogie zbiorowiska, na przykład borów sosnowych, borów chrobotkowych, które nam zanikają, bo no, cała presja tych zmian idzie przeciwko, że tak powiem, funkcjonowaniu tych zbiorowisk. Zdaje się, że ja stałem się niewidoczny od jakiegoś czasu, tak? Nie było tak źle. Pan Marcin pyta, czy osoby prywatne mogą brać udział w zalesianiu? Jeżeli tak, to czy mogą to robić we własnym zakresie? Gdzie można nauczyć się sadzenia, techniki, technologii sadzenia lasu? Czy można poszukiwać terenów pod zalesianie, jeżeli to w ogóle możliwe? Skąd można pozyskać, jeżeli w ogóle sadzonki pod takie działania? Otóż ja powiem przewodnie, że ja jestem za naturalnym odnawianiem lasu i za naturalną sukcesją leśną. Polska jest w takim rejonie świata, że jak się jakiś teren zostawi bez użytkowania, to po jakimś czasie las tam i tak wkroczy. Nie ma u nas miejsc tak odległych od źródła diaspor, od drzew, tak, czy jakichś kawałków lasu, żeby te drzewa nie mogły tam trafić. Jeżeli one tam trafiają samoistnie, tak, to samosiejki, tak, ogrodnicy w miastach używają tego terminu i on jest pejoratywny. Natomiast no, tak naprawdę przyrodniczo rzecz ujmując, jest najlepsze. Ponieważ ono przechodzi przez bardzo ostre sito selekcji. Nie wiem, coś nie zakłócenia się pojawiają. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby... Czy to tylko ja słyszę te dźwięki? Nie, ja też słyszałem, tak jakby ktoś bardzo szybko jechał. To motocykle koło mnie jechały, przepraszam bardzo. Aha, no sugeruję właśnie. Antoni, że no więc wracając do tego zalesiania, ja byłbym za tym, żeby to zostawić przyrodzie. Tak? Że oczywiście można sadzić drzewa tak i cieszyć się, że wyrosną. Ale las i tak by wyrósł bez naszego udziału na tym terenie. Oczywiście pewnie byłby inny, tak, złożony z innych gatunków, tak. My możemy sobie założyć, że chcemy mieć takie, a takie drzewa, tak. No niekoniecznie przyroda tak to zrobi. Tak? Często się tam najpierw pojawią gatunki takie, które najłatwiej docierają, czyli o drobnych, lekkich nasionach roznoszonych przez wiatr, czyli brzozy, wierzby, tak, olsze. Takie gatunki, które no, w leśnictwie na przykład nie mają wysokich notowań, ale doskonale zasiedlają takie tereny, a później z czasem przyjdą również inne. Także ja osobiście jestem właścicielem bardzo małego kawałka lasu, który właśnie w taki sposób powstał. Tak? To było kiedyś pastwisko, a teraz tam jest las. No, ja się bardzo cieszę, że on tam rośnie. Tak? Natomiast prawdę mówiąc, żadnego drzewa w nim nie posadziłem. To najwyżej tam tylko próbuję coś tam manipulować, odsłaniać, pomagać jakim, które się gorzej mają. Więc tak odnośnie zalesiania. Tak? Ja nie jestem fanem zalesiania terenów nieleśnych.
Natomiast bardzo cenię zjawisko naturalnej sukcesji leśnej, które zachodzi zresztą u nas na dużą skalę i które przyczynia się do tego, o czym tutaj mówiliśmy, że jest w Polsce tak naprawdę więcej lasów niż się oficjalnie podaje, ponieważ one po prostu same wyrosły, tak? A nikt nie zadał sobie trudu, żeby to gdzieś zarejestrować, zgłosić i odnotować w jakichś księgach. Jasne, dziękuję. Krótkie pytanie od pana Łukasza. Czy pan profesor jest myśliwym? Nie, nie jestem. Nie jestem myśliwym. Bo tutaj na czacie toczyła się krótka dyskusja i tu kilka osób właśnie pytało się, ponieważ odnieśli wrażenie, że za bardzo usprawiedliwia pan myśliwych. Znaczy, znam wielu myśliwych, tak? W katedrze, którą kieruję, są ludzie, którzy się zajmują gospodarką łowiecką, jak to się ładnie określa. To znaczy, powiem tak, nigdy nie interesowało mnie, żeby być myśliwym, ale też nie jestem wrogiem polowania jako takiego. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że myśliwstwo potrafi się bardzo zdegenerować, tak? Że w związku z tym pod tym szyldem możemy spotkać zjawiska bardzo negatywne. Pewnie jakbym je widział, to też by mnie, że tak powiem, napełniały niechęcią. Tak? Natomiast no, znałem również bardzo porządnych i etycznych myśliwych i myślę, że o tym też nie trzeba zapominać, że to też nie jest środowisko całkowicie jednolite. Że jest bardzo zróżnicowane. To teraz, bo już tak naprawdę trochę kończy nam się czas, jeszcze zostało nam jakieś 6 minut, więc postaram się zadać jeszcze te pytania, chyba że lekko tutaj przedłużymy, jeżeli pan profesor pozwoli. Natomiast teraz będzie pytanie, które pojawiło się kilka razy w różnym brzmieniu, ale o to samo chodziło. Tutaj pani Anna pisze, co pan uważa o gatunkach inwazyjnych na terenie lasów, zarówno introdukowanych celowo, dębów czerwonych, jak i robini akacjowej, która stała się swoistym chwastem. Czy stanowią poważne zagrożenie? To znaczy, uważam, że stanowią zagrożenie. Na szczęście w naszych warunkach jest ich jeszcze względnie niewiele. Tak? To znaczy, ich udział w lasach jest jeszcze mierzony w promilach na razie, a nie w procentach. To też jest sytuacja bardzo zróżnicowana na przykład w Europie, w różnych krajach. Na Wyspach Brytyjskich gatunki obcego pochodzenia stanowią bezwzględną większość drzew w lasach czy plantacjach leśnych, bo to w dużej mierze są właściwie plantacje leśne. Natomiast no, u nas problem polega nie na tym, że tych gatunków jest dużo, bo to lista jest dość krótka i ich udział jest zmierzony w promilach, ale za to one są prawie wszędzie. To znaczy, jak popatrzeć na mapę, to nie ma w Polsce leśnic, gdzie by takich gatunków nie było w ogóle. I uważam, że to jest pewien problem, tak nawet powiedziałbym duży problem, bo wiele z tych gatunków było wprowadzanych no, dlatego, że miały dobrze rosnąć tak, i dawać jakieś korzyści. Natomiast polska sytuacja jest taka, że nigdy nie wprowadziliśmy tych gatunków na tyle, żeby odczuć jakiekolwiek korzyści, tak? Natomiast wprowadziliśmy je na tyle szeroko, że właściwie wszędzie je mamy. I teraz jeżeli one zaczną wykazywać cechy inwazyjności, no to będziemy mieli potężny problem. Na razie mamy ten problem głównie z czelmchą amerykańską, tak? Która jest bardziej krzewem u nas niż drzewem. No ale w Ameryce wyrasta jako drzewo, więc też ją można tutaj zaliczyć. Pozostałe gatunki jeszcze, no miejscami, lokalnie, klon jesionolistny powiedzmy, tak, zwłaszcza w lasach węglowych. No ale te pozostałe gatunki też już są, tak, i teraz jeżeli się klimat ociepli, ja wyobrażam sobie na przykład, że robinia może stać się bardzo ekspansywnym gatunkiem. Tak jak na Węgrzech, gdzie jest już najliczniejszym drzewem w lasach. To jest trochę cieplejszy i trochę suchszy klimat od naszego, tak? Więc być może za parę dziesiątków lat my będziemy mieli taki problem z robinią, jaki mają teraz Węgrzy. No Węgrzy w ogóle by się po prostu z robinią pogodzili, no bo już nie jest jej za dużo, żeby można było coś z nią zrobić. Tak?
My jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze nie mamy dużo tych gatunków, ale jak wspomniałem, są one występują w sposób rozproszony i to jest źródło poważnego ryzyka. Jasne, dziękuję. Może już teraz ostatnie pytanie, żebyśmy zamknęli się w tym czasie, żeby też nie nadużywać tutaj pana profesora czasu. Pan Filip pyta, czy są już wprowadzone konkretne kroki mające na celu zmianę istniejących zasad hodowli lasu czy tablic mniejszościowych oraz innych wytycznych, które są przestarzałe i często nieaktualne ze względu na wcześniejsze przez pana profesora wspomniany szybszy wzrost drzew oraz zmianę warunków klimatycznych? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo na wydziale, na którym ja pracuję, są ludzie, którzy biorą udział w finansowanych przez Lasy Państwowe projektach, gdzie się właśnie te rzeczy analizuje na bardzo szeroką skalę, tak, bardzo duże zespoły to robią, mają już gotowe wyniki. I ja widziałem reakcję leśników, tak, na te wyniki. I byłem, prawdę mówiąc, zdumiony, ponieważ ta reakcja była żadna. No, na nich to po prostu nie zrobiło żadnego wrażenia, ich to jakby nie interesowało, więc przyznam, że jestem z tym sam trochę zaskoczony, tak? Bo mnie się wydaje, że to są rzeczy, które no, powinny zmuszać do jakiegoś przemyślenia różnych spraw, natomiast na razie nie widzę takiego. To znaczy niewątpliwie są dane, tak? Są wyniki badań, jest bardzo dobra baza informacji. Natomiast to nie zauważyłem, żeby to się przekładało na decyzję. Myślę, że być może powód jest taki, że te decyzje nie będą łatwe, tak? Bo one musiałyby iść w kierunku jednak mocnego zmodyfikowania obecnego modelu leśnictwa, a być może nawet jego radykalnej zmiany. To raczej nie jest coś, na co środowisko leśników się bardzo chętnie rzuci, że tak powiem. Może to budzić pewien opór. Rozumiem, pozwolę sobie zadać, mimo że to miało być ostatnie pytanie, jeszcze jedno, bo tu rozgrzała bardzo dyskusja na temat etyczności łowiectwa. Bo określił pan profesor tutaj, że są etyczni myśliwi i tu padło wiele pytań i wątpliwości, kogo można nazwać etycznym myśliwym i czy ktoś taki istnieje. Tutaj pozwolę sobie tylko przytoczyć, bo wiele takich wypowiedzi było. Profesor Piotr Skubała napisał, etyczny myśliwy to dla mnie też niezasadne, natomiast znam fajnych myśliwych jako ludzi i zapewne są etyczni, ale poza lasem. No i Piotr Skubało w innej wypowiedzi tutaj pisze, że zabijanie jest zawsze nieetyczne, może czasem konieczne, ale zawsze złe. Jak pan to skomentuje? Wie pan co, no ja powiem tak, no patrzymy z naszego punktu widzenia, tak, ale no, popatrzmy na takich północnoamerykańskich Indian, tak, którzy żyli z polowania na bizony, tak. Co było nieetycznego w ich trybie życia? A żyli głównie z polowań, tak? I to generacja po generacji, tak? Stworzyli jakąś własną kulturę bardzo ciekawą. No i utrzymywali się z polowań, tak? To było całe ich życie. To było źródło utrzymania. Ja myślę, że my trochę za daleko może odeszliśmy od tego, kim byliśmy jako ludzie, tak? I że nam się wydaje, że wymyśliliśmy siebie na nowo, ale ja bym nie zapominał o tych naszych korzeniach, tak? Tu chyba było bardziej pytanie o to, czy istnieją współcześnie, czyli jakby w naszej rzeczywistości, czy w naszych warunkach, nie wiem, gospodarczych, etycznie myśliwi, czy jest to uzasadnione, bo to chyba w tą stronę bardziej pytali niż tutaj słuchacze, bardziej niż w kierunku myślenia o łowiectwie jako jakiejś tradycji, która miała być może uzasadnienie właśnie w dawnych czasach, a jak to jest obecnie? No znaczy niewątpliwie nie jest tak, żebyśmy polowali tak z głodu, tak? Więc to chociaż jeszcze parę dziesiątków lat temu kłusownicy w Polsce na ogół właśnie to robili, tak? Tylko nie byli zrzeszeni, tak? I nie nazywamy ich myśliwymi.
Natomiast no, generalnie są dwa powody tak, do polowania. Jeden to jest jakieś próba regulacji przyrody, zarządzania przyrodą, tak, a drugie to jest sport. Tak. I ja sądzę, że większość myśliwych to są ludzie, którzy należą do tej drugiej grupy. Tak. I to niewątpliwie to traktowanie myślistwa jako sportu rzeczywiście prowadzi do różnego rodzaju wynaturzeń, o których by tutaj długo można opowiadać. Natomiast no, jest jeszcze ta druga działka, tak? To znaczy polowanie tak, żeby regulować populację, tak? Bez ambicji sportowych i bez polowania dla trofeów. Myślę, że to znam też takich ludzi, którzy tak działają, tak? I myślę, że to jest zupełnie co innego niż właśnie branie udziału w tym sporcie, który no, też u mnie nie budzi entuzjazmu. Tak? Chociaż szczerze mówię, to większość prawdopodobnie ludzi polujących ma właśnie taką motywację. Ja bardzo dziękuję. Temat jest oczywiście kontrowersyjny i, no i budzi emocje, ale oczywiście dziękujemy za zaprezentowanie swojego zdania, bo to jest zawsze ciekawe. Jakby przyzwyczajeni jesteśmy do pewnej jednej narracji, natomiast no właśnie są różne zdania. Dziękujemy bardzo za ten wykład, za to spotkanie. Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu Szwagrzykowi, jak również Antoniemu Kostce. I tak, i zapraszamy za tydzień o 18. Tym razem będzie sprawa klimatu, o czym poinformujemy mailowo, ale także na naszym profilu na Facebooku. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność. Nie wykruszyło się nas wielu od samego początku. I pozdrawiam, życzę dobrych świąt, spokojnych, bez względu na to, czy ktoś obchodzi, czy po prostu spędza ten czas w gronie bliskich albo samotnie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.